O, ale szybko biegnę, widzowie, zgłodniałem, najchętniej bym coś sobie wszamał. Może jakiegoś króliczka pustynnego widziałem tutaj sobie kicają, bo o, tam jest. Albo chociaż nie, narysujmy sobie i to po prostu dostańmy, bo to jest Minecraft, ale co narysujesz, to wszystko dostajesz, co chcesz. Bierzemy pędzele, klikamy sobie i nie wiem, wołowinka surowa, byle co, coś szybkiego, bo bym wszamał, jestem głodny. No tak, tak, wokół rysujemy kółeczko, zapełniamy sobie siodeczek, mamy czerwone. Elegancko pojawiło się, kliknąłem sobie OK, jeszcze, o, jest, dostałem, jedzonko, jakie pyszne, takie surowe, mogło być przypieczonkę, ale ja narysowałem czerwone i jest czerwone, teraz by przydało się pieczone, może takiego matrunera byśmy narysowali, który stoi sobie za kaktusem, ej, widzę ciebie, halo, ty, o, siema, nie ukrywaj slaj. Się, siema, z nim Bordo, właśnie. Będę dzisiaj rysował, patrz co mam w rączce. Przyszła pora na narysowanie SpongeBoba, Larry'ego, pana kraba, cały świat ich podwodny, może tutaj na pustyni. Ej, mam pomysł, Smile, a może narysować jeszcze restaurację pana kraba albo domek SpongeBoba. Okej, nie ma problemu, no tak, domki, to co od razu rysuję. A mam pierwszy plan na narysowanie, klikam sobie OK, biorę na niebiesko i ciekawe czy to mi da. Spójrz tylko na to. Ale co chcesz narysować, tu będzie kciuk. No domyślę, tak? O, drugie. Łapka w górę! Czekaj, oj! Troszeczkę mi krzywo. O kurde! Co to jest? No to miała być łapka w górę, ej! Co to, halo? Coś się zepsuło! Czeko zacznie. Matruner, poprawisz proszę, bo widzowie nie wiedzą jak wygląda łapka w górę. No taka pod filmem. Chciałem ją teraz narysować, abyście zostawili, kliknęli tą łapeczkę, ale niestety, no coś poszło nie tak. Wczoraj byłem profesjonalistą, ale dzisiaj jestem amatorem, nie? I no dobra, Matruner ją poprawił. Powiedzmy. W zasadzie no to tylko kciuka, ale kciuka. Nie za bardzo ty. No może dobra, narysujmy czekaj. Troszeczkę przypominającą, czekaj, okej, tu będzie kciuk, tak, prościutki i od razu lepiej, tu jeden paluszek, drugi paluszek zagięty, trzeci paluszek, o, teraz mi chyba idealna się udała, co? Okej, okay, zobaczmy jak u ciebie. O. Ten na was zgrolił. Co to jakaś przedszkole? Halo. Klikajcie łapki w górę tak jak ja. Okej, okay. Okej, okay. Jedna łapka dobra, w górę, jest druga. Git. Zostawiajcie trzecia, łapki w górę. Czwarta. Mają być łapki. Piąta. Patrz, dobra, już zostawiamy te łapeczki. Zobacz co ja wcześniej namalowałem. Zobacz. Pokaż. Ej, lawę? Nie, takich rzeczy lawę. Nie rysuj. Nie chcę paść. Oj, prawie bym wskoczył. Subskrybujcie też mój kanał, jeśli jesteś nowy, nowa, no to zostaw subika z dzwoneczkiem, by mi się ucieszył. Lecimy po 300 tysięcy, a przypominam, już niedługo będzie jakiś subskrybent, kto tam zostawił wpuszczony na świat, nagramy sobie Minecraft, ale z jakimś widzem subskrybującym z dzwonkiem, a ja sobie to później sprawdzę i tutaj mamy jakąś dziurę. Ej, co to jest? Nie widziałem tego wcześniej. To się normalnie respi? Czekaj, jakby tu wskoczyć. Hops, jestem. Tu jest jakaś jaskinia. What? Na środku pustyni takie coś? Myślałem, że to ty wykopałeś ziom. Tu mamy jakieś kolejne przejście, coś jest oświetlone. Dobra, teraz pytanie, jak wyjść? Nie mam drabinki, nie mam bloków, aby się podsadzić, nie mam niczego, a więc może sobie... Smile, ja narysuję bój wiaterko wody, co? Sobie i wylę, ej, naprawdę, widzę to. Widzisz, patrz, ja narysowałem i nawet mam, stary. Masz już wodę? Dobra. Woda jest lepszym rozwiązaniem. On narysował na mnie, no tak. I to też jest temat, wiesz, SpongeBoba, bo SpongeBob pod wodą żył. Tak, więc... jak najwięcej wody będzie trzeba. Ej, lejesz mi to, chłopie, bo ja cały czas patrzę się do góry. Czekam na twoją pomoc. Chociaż mam swój pędzelek, więc też mógłbym sobie coś narysować i po prostu stąd się wydostać. Przygotowo bloki. Smile, ale musisz zobaczyć ten efekt, bo narysowałem pod wodą. Ej, co tak ciężko? Jakiś wir jest, chłopie. O nie, 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 bo belki mi się kończą. Nie, nie, mogę paść. Nie, 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 tylko nie to, tylko nie. Szybko, jem. Uciekam. Czemu mi wodę zabrałeś? A nie, dobra, pojawiła się. Już myślałem, że zobacz, jaki tu efekt jest. Nie wiem, czy taki sam masz. Wow, że jak pod fajnie. Wodą, jak to dziwnie wygląda. Wodę narysował i on tutaj wylał w tym miejscu. No nieźle. No to co teraz by sobie narysować? Mamy narysujmy mieczek. Restaurację, stary, pana kraba. No to dawaj. Restauracja, później domek SpongeBoba i te postacie, Larry. Oglądajcie do samego końca. Weź tutaj narysuj, bo ty tak lepiej. A ja mogę... mam restaurację narysować? Tak, a no, ja mogę narysować i domek SpongeBoba. Chociaż, czekaj, po kolei byśmy to jakoś zrobili, nie? Już wiem, co mógłbym narysować dla ciebie, przyjaciela. Ty jesteś taki ostatnio matuner smutny. Może szukasz kolegów?
Ej. Możesz narysować albo, kolegę dla mnie, no. Chyba, że chcesz jakąś koleżankę. No to nie, mogę kolegę, też kolegę. Kolegę? Okej, dobra. To będzie teraz kolega dla Matrunera. Klikamy OK, ale on się totalnie tego nie spodziewa. Co to będzie za kolega? No, już się boję, co ty tam wymyśliłeś. Nawet nie mówię ci jakiego koloru, bo możesz się skapnąć, nie? Tu będzie jego główka, tak, kwadratowa, piękna. O nie, no musiało mi w ostatniej chwili zejść. Troszeczkę będzie krzywy. No trudno. Ten twój przyjaciel taki będzie... Taki se, nie? Jeden u góry wystający, coś drugie tutaj. Tu będzie szyja, ale spokojnie. On będzie miał w sobie dużo miłości do ciebie. Naprawdę to będzie twój najlepszy kolega. No jeszcze takiego kolegi nie miałeś. On będzie się trzymał, nawet ciebie dotknie. A nawet zrobi coś jeszcze więcej. Zaraz się przekonasz. Czekaj, bo robię tutaj barki, roczki. Długi zarazem. No a to będzie może rączka. Tutaj zrobimy sobie jedna nóżka. Tutaj druga, a wcale tak nieźle nie wyszedł. O, nawet troszeczkę prościutki jest, widzowie? Jest chyba. Dobra, zapełnimy sobie go kolorkiem takim, bo oczywiście jest. Oczka mu dajmy teraz. Dobrze, jedno, lewe. O, widzę coś po prawej, po lewej. Pokazało się u ciebie. Narysował, spójrzcie, widzowie, tutaj, w lewym górnym rogu. Matuner skończył już restaurację. Okej? Pojawiło się coś w prawym górnym rogu. Jest, pojawiło się. Tak. Co widzisz? Zobacz. Bo jeszcze nie, ja rysuję przyjaciela dla ciebie. Musisz to zobaczyć, nie wiem czy to jest podobne czy nie, ale musisz sprawdzić. Ty, mi wyszedł jakiś Pinokio. Czekaj, krawacik mu, nie, guziczki mu narysuję. Jakiś bałwan? Co to je? Nie wiem, tu będzie miał rączki, czekaj, coś tu będzie miał jedno. Klikam teraz OK za 3, 2, 1. Dawaj, jeden. Bo nie mogę się doczekać, co to wyszło. Jest. Dobrze, to jest zielone. No właśnie, to jest ten przyjaciel, nie na mnie, do Matunera miałeś iść. Ej, nie ty, czemu mnie atakujesz? To miał być twój przyjaciel, Matuner, no patrz, weź go sobie. Chyba ciebie polubił bardziej. Wow. Czemu go pokonałeś? Ciągnąłem go. Ja tu się staram, rysuję dla niego przyjaciela, a on go pokonuje, no. Ale widziałeś, sam chciał ciebie zjeść. Jeszcze zobacz. Na mnie się rzucił. Dobra, ale zobacz, przejdźmy teraz do tego. Restauracja pana Kraba? Jeszcze to u góry? Czy to jest naprawdę klozet? Ej, bo tak klozet, mi to wygląda. Kibelek, stary, normalnie. Kibelek? W postaci flagi, widzowie? To co, wejdźmy, rozgościmy się i zjedzmy ale coś. Ale dobra, ale najpierw musisz sprawdzić, czy jest podobny w miarę. Zobacz, no, rysuneczek. No, wow, jak ładnie. Matrunę, ty masz talent do narysowania. Ciekawe, jakby widzowie rysowali. Napiszcie w komentarzu, kto potrafi rysować. Przypnę wam serduszko, ale tak szczerze. Oceńcie swoje umiejętności, piszcie komentarze. Ja sobie zobaczę, może byśmy jakiegoś malarza profesjonalnego wpuścić. Nie? Ciekawe, no jedni dobrze rysują, drudzy niedobrze. Rozgościmy się teraz. Halo, pok, pok, ja przyszedł tutaj po jedzonko. Żarcie generalnie, nie? Mamy stoliczki, to co, ja siadam tam sobie. Tylko kaktusy są do jedzenia, zobacz tutaj leżą. Kaktusy? Nie, właśnie ta. Nie, ja poza kaktusa to ja podziękuję. To on troszeczkę, wiesz, taki kujący. Halo, zobacz, Marian, czemu nie mogę usiąść? Tutaj jest lada i tutaj pan Skalmar mieszkał, znaczy mieszkał, tutaj pracował. Ty, moim podoparciem się bawię. Kraboburgery. Gdzie Skalmar mieszkał? Gdzie? Znaczy nie mieszkał, tylko tutaj pracował i tutaj stał. A, i pracował, jest lada. Tak? I co zobacz. Tu jest? A, puste nic skrzynka. Puste. A, myślałem, że coś jest, jakieś jedzonko, no. Żarcie, amci, amciu. O, tutaj mamy jakiś przycisek. A może przycisek? Narysujemy pana Kraba, bo to jest jego restauracja. Wejdźmy chyba, co? Teraz do kuchni. Jeszcze nie byłem w środku nigdy u pana Kraba. Uuu, dobra, otwieramy. Pyk, pakujemy się. Ej, co jest? Jeszcze raz. Pyk. Dawaj, bijaj. No, co? Bijaj. No, chłopie. Bijaj. Klikaj, dobra. Szybko klikaj. Dobra, to są automatyczne drzwi. Automatic. Uuu, tu ma drabinkę. To jest jakiś piekarnik. Tutaj tu ma u góry, lodówka. Nie wiem, szafki. Dziwne tutaj. Co się jest napisane? Uwaga. Fridge George Ghetto Chofrochen. To pisze Freddy Sridi. Nie, no tak się jest napisane lodówka, nie bądź zamrożony. Aha, Sridi da makerekema singa gema. A, to robimy. Dobra, a tu jest kalendarz. Kalendarz 2015 rok. Chłopie, teraz mamy 2021. Zimno, wow. Ratuj, zimno. Co? Ej, lodówka. Matruner. Ej, potrafisz wyjść z tego? Tu nie powinno być przycisku, czekaj, ja to naprawię. Chodź Matruner do środka. Wejdź Matruner do mnie. Dawaj do tej lodówki, ale tu zimno. No szybko, wejdź do środka, ziom. Pakuj się. Halo, tak, czekaj, stój. Czekaj. O góry przycisk, dobra, to jeszcze rozwalić. Tak, na dół, pięknie, Matune, dobrze. No stary, aja. Co ty robisz? To ja chciałem cię tu... O dobra, ale zamrożę sobie zgniłe mięso. I nie co wiem. Teraz?
I co? Nie wiem, będę poprosił ładnie. Widzowie, słuchajcie, jak wbijecie 10 tysięcy łapek, to wypuszczę Matunera. Tak, to innej opcji nie ma. Ratunku! Nie, i koniec. No co, łapki klikajcie. O ty, rozwalasz drzwi! Nie ma, tak się nie bawimy! Bo wypuść będzie. Mnie. O, pan Krab szybko się wkurzy, jak mu rozwalisz. Może przyjść i wiesz. O, jak się otworzy? A, jeszcze lepszy sposób, co? Rozwaliłeś mu drzwi. No tak, tak, bingo. Dobra, 300 to jest, IQ. To jest, główka pracuje, proszę rozwali bardzo. Rozwali się piasek i się rozwalają się same automatycznie drzwi. Pa! Wow! Dobra. Matrunę, Mordo, chodź, narysujemy nigdy pana Kraba, bo ja chcę zobaczyć, czy nam wyjdzie. Bo to jest tak chodź na pustyni to się pojawia. No rozumiem. Żyjesz, Mordo? Co? Żebyśmy narysowali pana Kraba, bo ja tak bardzo No to rysuj, dawaj, dawaj, bo ty masz lepszy talent. A ja narysuję mu przyjaciela Planktona, może się zaprzyjaźnią. Nie wiem, tutaj będzie. Na pustyni troszeczkę jest kijowo, nie? Bo oni generalnie pod wodą żyją, a tu trochę suchutko, nie? To o, chociaż nie, woda tu jest też. Lol. A, to na pustyni też woda, dobra. Będą mieli gdzie popływać i się napiją tej wody. Klikamy sobie teraz pędzelek, narysujmy Planktona. Tak na szybkości to będzie kolega dla pana Kraba. Zobaczymy ich reakcję. Chociaż nie przypominam sobie w bajce, jak to było. Oni się przyjaźnili, czy nie? Nie wiem, stary, nie wiem. Ja dawno widzowie, napiszcie w komentarzu, jakie mieli relacje. Widzowie muszą nam napisać. Plankton z panem Krabem, czy oni się widzieli, czy oni ze sobą rozmawiali, czy oni byli dla siebie przyjaciółmi. I jak to było, widzowie, napiszcie komentarze, bo wy na pewno wiecie, a ja już sobie nie przypominam. On miał takie chudziutkie tutaj nóżki z tej Ej, strony. Ej, zrobimy dla pana Kraba zielone oczy. Zielone oczy chcesz dla Kraba? No. A on nie miał czasami białych? Czy miał zielone? Nie pamiętam, nie pamiętam, naprawdę, ale zrobimy mu zielone, niech ma. Właśnie, no tak, możemy, ja Planktona też mogę narysować czarnego. I on powinien wyjść koloru czarnego, on nie będzie wtedy zielony. Też tak mogę zrobić, no bingo. Ale dobra, już jak mam zielone wypełnione, to już tak niech jest. Ale to ty zrób Kraba z jakimiś zielonymi oczami? Tak, z zielonymi oczami. Albo jakimiś czarnymi weź zrób. To będzie też dobre. Czekaj, muszę tutaj bardziej żółty. Tak naokoło, pa. Plankton tak na szybkości tu jest rysowany przeze mnie. Tutaj ma oczka, dobra, czerwone. Chociaż tak się zastanawiam, co się stanie, jak ja pomarzę rysunek. Taki, czy on też się pojawi, ten plankton? Tak jakbym to zrobił. Jeszcze przez te wszystkie odcinki, które nagrywam, widzowie, nie próbowałem tego. Jestem ciekawy. Ej, to co zielone jest, stary? Uważaj, co to tobą. Ej, co? Co się dzieje tam, Matuner? Ej, o! Dostałem! Okej, Mordo. Co mi dostaje? Jakiś slime? Co? Naprawdę? Slime'a narysowałeś? To ty smile... Ty slime... Smile'a. Slime'a, smile. Jest, stary, to wygląda jak slime, zobacz. Jaki no, slime, chłopie? A masz ty! Nie ma... opadła hita. O, nie! Dobra, teraz ziomku przywołał! Ej, weźcie mi, zostawcie! My tu chcemy tych, pana Kraba. O, co to wyszło? O, kula szlamu. Ale zobacz, to... musisz kliknąć dla gotowe, ciebie, bo już narysowałem pana Kraba, zobacz. Wow, jak ładnie! I te oczka, spójrzcie, widzowie! Pan Krab! Dobra, chcemy go. To ja mogę go zrespić, jak klikając OK. Tak, 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 tak. Jak, a co jakby go pomazać? Rozwalę ci rysunek. Stary, klikaj gotowe. Ja chcę zobaczyć, co będzie z tym gościem. Okej, klikam. Okej, dobra, poszło. Nawet mogę nawet podwój, albo no, lepiej nie. Kliknąłem okej. I gdzie stoi tu pan Krab. Jak fajnie. I faktycznie, czekaj, ty masz mu zielone oczy lekko dane u góry i trochę białe. I masz zielone? I ma białe, tak jak na rysunku. Tylko jak go wygląda? Nie bij, Mordo, bo trochę jest tucznik, dziwny, nie? O ma. Cienkie nogi. To jest jego restauracja. A to teraz to wygląda prawilnie. Panie Krabie, możesz u nas za. Panie Krabie, o, idzie do swojej restauracji, idzie jak ładnie! Ej, ale on robi kraboburgery, wiesz? Tu ja poproszę jednego, chciałbym posmakować. Patrz, usiadł sobie, patrz. Panie Krabie, mogę jednego burgerka spróbować? Ty chłopie, nie siadaj u siebie w restauracji, tylko idź to rób. Daj a nie u siebie się gości, ty. Burgera. Tak, oj, mi też. O, wow! O nie, wkurzył się na ciebie, nie chcę tobie dać żadnych burgerów. No, nie da mi burgerów. Jok dostaje, pa, teraz go ścigam. Wyrzucił cię z restauracji, elo. Ty dalej cię goni. Jak cię zaraz lawą, patrz. Nie, nie, został pana Kraba. Nie, panie Krabie. Nie padaj. Dalej cię ściga, pomimo tego, że on się pali. Nie, nie mam jedzenia, wynoś się. Nie mam jedzenia, smaj. On się pali, on chce za wszelką cenę cię dorwać. Daj mi coś jeść, bo nie mogę biegać. Weź go zostaw. O, przestał się palić. Przeżył to. Czekaj, a jak ja go patrzę raz? Panie Krabie. Nie! Nie! Tylko chciałem cię z nim przywitać.
dobra. Jeszcze raz będzie trzeba kliknąć tego. Tutaj kolejny rysunek narysowałem, zobacz. Ale to nic, widzowie. Klikniemy jeszcze raz OK i powinien się znowu zrespić. I zrobimy całą rodzinkę SpongeBoba. Zobacz, tutaj mam drugi rysunek. Wiesz, co to jest? Nie. To nie jest żadna postać z SpongeBoba. To jest jeden z moich kolegów, stary. Ale nie mieliśmy narysować kolegów, tylko teraz. Dobra, czekaj, czekaj, odejdź albo kliknij gotowe, zobaczysz, co się stanie. Przywoła go. Na pewno mam to kliknąć, okej. No dawaj. Ale to nie jest nic złego, bo ja ci nie wierzę. Jaki kolega? Dawaj, mordo, łapka w górę, subskrypcja i. Trochę się cykam, widzowie, bo coś mi tu śmierdzi. To wcale nie ja. No dawaj. Okej, dobra, biorę. Uwaga, klikam za 3, 2, 1. Pyk, kliknąłem, okej. Ma tuner? Ma tuner? Ma... Wiedziałem, żeby nie klikać! To coś jest nie tak! Ma tuner! Halo, gdzie jesteś? Czemu zniknął? No nie! To chyba ta postać go wzięła! Jeszcze raz klikam, okej? Ma tuner, pojaw się! Halo! Czemu zrobiłeś taki rysunek? Ma tuner! Nie chciałem cię stracić, mieliśmy rysować przyjaciół! Ej, dobra, ma tuner, bo to nie są żarty, weź się pojaw, bo wiem, że zniknąłeś i mnie żartujesz, słyszysz? Gdzie ja jestem? Ma tuner! Co się dzieje? Czemu tu jest jakiś budynek? To ty naprawdę kapsle? Co rozumiem! Dzieje? Aha! On narysował jego skina, żeby się pojawił! Wow, ty, kapsle, to ja, Smyslow! Halo! On ciebie narysował specjalnie skina twojego, żebyś ty się pojawił. Co ty robisz? To ja, normalny Smyslow. I ciebie tepnęło, bo my jesteśmy razem na świecie i jego wzięło po prostu, bo go narysował. No dostajemy wszystko, co chcemy. I matruner zniknął i pojawił się kapsle, czyli mój drugi kolega, z którym nagrywałem wczoraj, przedwczoraj, lol. Masz pędzelek, bo tutaj rysujemy właśnie no, i mam. Dokończenie mieliśmy zrobić SpongeBoba. I on poszedł. Czemu? Musiał spadać, ale mi nic nie mówił. Dlaczego ciebie a dobra, nieważne. Miesza z tym. Rysuj domek SpongeBoba. Ale już, teraz. Dobra, już, dobra, spokojnie. Oglądałeś bajkę? Kapsle. Oglądałem kiedyś. No to rysuj, ale czekaj, nie tak, nie blisko tego, bo ten domek zaraz zniknie, restauracja zniknie, co ja gadam. Dobra, tutaj na sobie idź, tak? W tym miejscu możesz. Wiem, co zrobię, patrz. Jeszcze dalej. Nie, tutaj nie, za blisko. Chodź. Ja wiem, jak chcę ci pokazać, co ja chcę zrobić. Pa. Pyk, pyk i tutaj rysuję. A na tym, dobra, ale obok tego tylko się może pojawić na wodzie. A, dobra, mniejsza z tym. Niech dobra, się pojawi po prostu gdziekolwiek i będzie domek SpongeBoba. A tuner ciebie narysował, bo pewnie musiał spać i wyszedł z gry, nie? Ale okej, poradzimy sobie. Ciekawe, ej, da radę w ogóle rysować na kaktusie? Czy mogę kliknąć? Dobra, nie można. Faktycznie, zobacz. Na piasku mogę, na tym krzaczku też nie mogę rysować, na tym bambusie też nie, a na wodzie? O, na wodzie mogę rysować, lol. Czekaj, narysuję sobie uśmiechnięta buźka, ciekawe, czy coś się pojawi, czy nie. Okej, klikamy. Pa, w wodzie narysowałem, niebieski kolor jest i się nie rozmazuje. Chodź, bo ja już skończyłem. XD? Dobra, idę. Co masz tutaj? Klikaj, okej. Okay. Teraz przesuń się, to jest domek jego? No. Ananas? Jak ja dawno nie pamiętam w ogóle jego domku. Są okienka, drzwi w środku. O, i się pojawił przed tym. Wow. Ale to wygląda. Na pewno to jest jego domek, SpongeBoba? No, tak, ja pamiętam to z bajki. Ja już tak dawno tego nie widziałem, nie oglądałem bajki, że już mam zaniki pamięci. Cześć, nie rozwalaj. Co tutaj? Jest jakaś tabliczka. 1, 2, 4, to chyba jest adres. I teraz jak się wchodzi do środka niby? Przecież... okiem tutaj się wpływa do góry? Jak tu wejścia nie ma w ogóle, drzwi jakieś? Halo, do restauracji było normalnie. Dobra, wejdźmy bokiem, pana to. Obiegam to wokół, to się zespiło nad wodą. Tu jest jakieś wejście chyba. Czekaj, coś idę. Tu... Przycisk, widzę. Dobra, kwiatki, to wszystko się unosi u góry. Zrespiło się nad wodą. Domek się pojawi, tylko nie mam bloków, trzeba byłoby się podsadzić. A jak kliknę ten przycisk, zobaczmy, co się stanie. Pyk. I... Nic. Nic. A może od dołu? To nieźle. Co, od dołu można wejść? A, bo to... Nie, zepsułeś domek SpongeBoba. Tak coś myślałem, żeby nie rysować blisko wody ten domek, bo podłoga się nie pojawiła. Rozwaliliśmy domek SpongeBoba. On nie może tego zobaczyć. Ja jeszcze raz go narysuję i on na pewno dobrze ma kibelek ma. I jakaś tam dźwignia. Chętnie dobra, kliknę. Dobra, rysuję jeszcze raz, uwaga. A jeszcze raz chcesz, żeby była tak, podłoga? Jeszcze raz, tak, żeby dobra, była podłoga. Dobra, to ja czekam w takim razie, kapsle, a ja coś klikam tutaj, jakieś przyciski, które się... To powinno... Automatycznie, co się stało? Ej, nie ma, padam! Coś mnie wciągnęło, kliknąłem jakiś przycisk i... udusił się w ścianie? Co?
Co? A dlaczego? Jakiś przycisk kliknąłem. Okej, jestem już z powrotem, ale wszystko straciłem. Nie mam nic. Ani pędzelka, ani niczego. To ja ci dam pędzelka, zaraz na te przyciski trzeba uważać i to bardzo, bardzo. O, kolejny domek. No to dawaj, klikaj, gotowe. Ja nawet pędzelka nie mam. Dobra, klikam gotowe. Pyk, gotowe. Ale wygląda, coś krzywo go narysowałeś. Teraz możesz tak się zrespić. Wow. Gdzie? O, dobra, mamy. Teraz trzeba ostrożnie. Ja nic już nie klikam, to ty to możesz sobie rozwalić. Weź kilofa może narysuj, żebyśmy to może rozwalili, albo siekierkę. Zobaczę teraz, jak to wygląda od spodu. Nie, znowu stawiło się źle. Kapsy, ty nie potrafisz rysować. Jeszcze ja w dodatku dobrze rysuję, tylko że to ciemno jest. Się robi. Weź jeszcze pochodnie, pochodnie narysuj. Coś do oświecenia, glowstone, cokolwiek. Latarka, dobra. Mamy drzwi kitchen, czyli kuchnia. Monkey SpongeBoba. Love. Jak fajnie tu ma, tylko bez podłogi. Musielibyśmy iść na proste podłoże ziemi. O, dźwignia? Miałem nie klikać. Jak coś widzę, to od razu to robię z przyzwyczajenia. Trzeba uważać, ale nic mi się nie stało. Tu mamy kolejne wejście, przyciski. Miałem tego nie robić, żeby mi nic nie stało, ale one są chyba od drzwi. A ryzyk fizy, klikam jeden raz. Tak, od drzwi, na szczęście. A i tu jest wejście do jego domku, albo wyjście. Nie wiem, dobra, to było dziwne. Przynajmniej te doniczki, wszystko się dobrze prawiło. Wchodzimy, puk, puk. Tu mamy kolejne pomieszczonko. Ale góra już powinna być normalna. I SpongeBoba tutaj narysujemy. Tu jest jego wielkie siedzenie. O, jesteś. Dawaj, pochodnia, pochodnia, pochodnia. Jak najwięcej pochodni. Masz tutaj, na schodach. Gdzie? O, dobra, tutaj. Trzeba oświetlić, zebrałem, mam 19, żeby widzieć tutaj, co ma zrobione. No nie do końca. Jakaś kolejna dźwignia. Znowu przycisk, znowu dźwignia. No coś może robić. Kapsle, chodź tutaj. Słucham. Klikniesz coś. Ja nic nie klikam. Czemu nie klikasz? No chodź, dźwignia jest. Przyciski są fajne. Dobra, idę. No dawaj, dawaj, zobaczmy, co zrobi. Pyk, pyk. Wszystko nawala. A nie, mu nic. Co się stało z tą? Kapsle! Co się dzieje? Gdzie jestem? Kapsle! Halo? Mówiłem, to jest ten przycisk magiczny, drewniany. On się wyróżnia i coś robi, teleporta. Aha! Co się wciągnęło. Padłeś czy ej, co? Ej, dostałem się. Jestem obok domu SpongeBoba. Na to trzeba uważać. Dobra, idziemy dalej. Ale on ma domek naprawdę wielki. A tu tabliczka. Jest wejście do jego domu. Liberary? Wejście. Wow! Ile ma książek? Chłopie, księgarnia! Ja to rozświetliłem, tam widziałem to już. Naprawdę ma tyle? No. O, kominek nawet do palenia. Co, on książkami pali? Że blisko jest... kominek? Co, ej, blisko papieru? To nie jest nielogiczne, bo przecież może się podpalić, albo jakakolwiek iskra. Tu możemy chyba siadnąć, czytać sobie. No nieźle, ładnie tu wygląda. Nie ma wyjścia, co ty robisz? Ej, no weź, bo będę tu długo. Dobra, chodź, nie ma czasu teraz na bawienie się, chcę to zwiedzić. Jeszcze możemy wyżej. Ile tu ma pomieszczeń? O, kolejne. Tutaj jest nazwane bathroom. Bathroom, czyli łazieneczka? Dobrze mówię? Łazinkę? Tutaj możemy umyć sobie rączki. Przyjdzie z kolejny. A, miałem tego nie robić. Kliknąłem. A, zamyka. Aha, wszystko automatyczne, zautomatyzowane. Tu jest jakaś dźwignia, która robi, nic nie robi. Prysznic taki, rozumiem. Tu miała woda chyba spadać. Ale idziemy dalej, kolejna pomieszczenka. Szafa, skrzynka, która jest pusta. Wszystko sprawdzamy. Chodź tutaj. Dobrze, jeszcze wyżej, to się ciągnie. Tu kolejne przyciski, ale tego nie. Skrzynki też puste. Kolejne pomieszczenia, ile tego tutaj jest? Lepiej, przecież ten dom jest niesamowity. Chłopie, ile tu pomieszczeń, łóżko jego. Naprawdę, tu na pewno jest domek SpongeBoba taki? No tak, tak. Wow, chciałbym w nim zarazić. Kolejne jakieś tajne pomieszczenie, patrz to, tu na dół. A nie, to jest do księgarni, okej. No nie, fajnie, można przemieszczać się w taki sposób. No nieźle, nie rozwalaj mi. Ej, bo ty już chciałeś mnie zepchać na dół. Nie, tutaj no mamy wcale. Szafę, kolejne skrzynki. Płyta muzyczna, płyta, możemy puścić. Jest, mal jakaś. Czekaj, gdzie to wsadzić, gdzie to wsadzić? Tutaj, uwaga. Dobra, jakaś dziwna nuta. Tu mamy doniczki, tu jest stół do konstruowania. O, ja sobie wypoczywam na Malediwach u góry. Gdzie ty wypoczywasz? Tutaj, idź na drabinkę tą na samą górę. Dobra, wchodzę tutaj. O, jesteś na Malediwach, chłopie, masz tu raj jakiś? O, poka. Ło, co? Ej, nie mogę, jak to wygląda? Fajnie tu ma zrobione, poważnie? Tu ma łóżeczko? Normalnie tropiki jakieś, chłopie, te drzeweczka. Tutaj, tu można ja usiąść, położyć się. Ten, balero. Jak to wygląda? Wow! Jeszcze tak w środku fajnie ukryte, nikt nas nie będzie podglądał. Te bloki, nie? Postawiane. No, pewnie. Ja tu mam właśnie jedno serduszko, bo przed chwilą spadłem. To ja tutaj też. Czekaj, ja tak elegancko, powoli. I padłem. Ja, no i fajnie.
Myślałem, że to przeżyje. Ale ma taki wielki dom, chłopie, że spadnięcie to granicie z cudem, ale narysujmy teraz jego, żeby zamieszkał na naszym świecie. SpongeBob, dawaj. Patrz, co teraz narysowałem, kolegę SpongeBoba. Jesteś już, tutaj? Idę. Patrz, i... gotowe, pyk. Wow, jak wygląda? Pa, marączki. To jest Larry, no? Tak? Larry? Leo, dobrze Larry. Larry. Slali, Lali. Lali, Lali, gdzie jesteś? O, Lali, jest tutaj, ale Larry. Nie ma takich rączek. Ej, ej, coś się tu nie zgadza. Narysowałeś mu cienkie rączki i Lali jest taki wielki. W porównaniu do ciebie, to jest szerszy i Larry, to słuchaj. Więcej. Jedno czwarte. Chcesz się bić? Siemanko, o, oczka mu się zgadzają, ale rączki takie, które narysowałeś, to się nie zgadzają. Mama i kipa. No weź mu kapsle, podaj rączkę, tak? Wyciągnij do niego. No weź mu podaj rączkę, zobaczymy, co z tą zrobi. No raz, no. No podaj mu. O, tak, dobrze. O! Jak cię wybił, jak on silny! Uciekaj, uważaj! Wydostanie się? Nie może tego przeskoczyć? Ale Sabeusz, Larry, no weź mu walni. Larry, pokaż mu, kto rządzi. Nie przeskoczy tego, dobra, ułatwię mu. Ej, zostaw. Nie ma, on nie ma mieczyka na... Bierz go, Larry, tak, goń go! Esa, esa, dawaj, dawaj. Pobieg sobie za... Co ty robisz ze drzwi, się będzie chciał uchronić? Czekaj, czy cię... Dostał pat na hita! Joku, on ma siłę! Larry, dobrze. Tak, aja, dobry Larry. O, nie, ej, chciałem tylko cię pogłaskać. Larry, nie, mieliśmy zostać przyjaciółmi. O, jaki on silny jest. Jak nowola, patrz, o, jak mnie wybija. Chłop Packer, kapsle, pomóż mi. Teraz ci nie pomogę na to, co mi zrobiłeś. Dawaj go kapsle. No, Larry, ja mieliśmy być przyjaciółmi, czekaj. A masz ty ode mnie. O, dostał, a masz ty ode mnie. Jak mnie wybił, mam 2,5 serduszka. Kapsle, ratuj. Dobra, Larry, chodź tutaj. Larry, to miejsce. Co się stało? Lol, on tam się pojawił nagle? Czy nie rób, miałeś go nie dotykać, już chyba się zaprzyjaźnił z nami. Ale niestety, zobaczymy, kto wygra, Larry czy kapsle. On jest bardzo silny, jak go wypycha, dostaje obrażenia, ale niestety kapsle z mieczykiem go wciągnął. To wszystko dzięki temu mieczykowi, bez niego to byś nie dał rady. Dobra, to ja teraz może narysuję SpongeBoba. Chcesz? Okej, okay, to ja nie muszę rysować. Widzicie, jak to się robi? Tak to jest, trzeba mieć kogoś, kto zrobi coś za ciebie, a nie ty musisz, nie? No i o to chodzi, ta rączki kapsle pracują, a moje rączki odpoczywają. Są na Malediwach teraz. Jo. Ej, a co jakbym siebie narysował bez rączek? Łoo, to trzeba by było sprawdzić może. Widzowie, jak wbijecie pod tym filmem, mam jeszcze lepszy plan. Co teraz wymyśliłem? Jak tutaj będzie 25 tysięcy łapek w górę pod tym filmem, w poprzednich filmach wam się to udawało, jeszcze raz mówię, 25 tysięcy, to narysuję swoją prawdziwą twarz. Idealnie jeden do jednego. Moje dwa nowe zdjęcia. Zobaczycie moją twarz, jak wyglądam. Co wy na to powiecie? Napiszcie komentarz i zostawcie łapeczkę w górę, jak będzie dużo osób chętnych, to wtedy narysuję swoją normalną, rzeczywistą twarz. Jeden do jednego idealnie postaram się jak coś. I dwa zdjęcia, nie? Będą. Więc to pamiętajcie o tym, a ty już skończyłeś, czy co? No, ja dopiero połowie jestem, chłopie. Połowie? Jeszcze? Jeszcze. Ja a kapsle też mu narysuję twarz, bo on też ma ładną rączkę do narysowania. Dobra, to ja sobie coś narysuję na innego w takim razie. Nie wiem, zdiletuję cię. Jakby napisał dy... Epa, można nawet sobie pisać literkami. Nie, lepiej tego nie robić, bo jak coś się stanie. Czekaj, dilete. O nie, zombie, weź go ubij szybko. A, co się dzieje? O, dostałem, nie, jedną serduszką. O, padam, atakuje mnie, zostaw zombiaku. Jak on się tu pojawił, przecież nie rysowałem go. Ale dobrze, że na mnie się zrzucił. Bo jakby ciebie uderzył, to mógłby rysunek zepsuć. Mam jedno serduszko, ale i tak mnie nie dogoni. Haha, prędzej padnie. Ale jak on wyszedł, z czego niby? Przecież tu jest słoneczko. Nie powinien się pojawić, nie? Zrespić bynajmniej. Chyba, że z tamtego rysunku wyszedł. O, tu są łapeczki w górę, te co wcześniej my rysowaliśmy. Tu jest ta restauracja, tu dwa domki SpongeBoba, jedno serduszko mam. O, narysuję sobie jedzonko teraz, tak, bo to będzie idealnie. Złote jabłka zaklęte, patrzcie to. Okej, klikamy, bo tak, nic nie robię, stoję sobie, chodzę, biegam, tutaj naokoło robimy. Ogonek będzie z tej strony. Teraz dajemy, wypełniamy filem. Pięknie, nie tak, nie czarne jabłko. Ja chcę żółte, żółte, żółte jabłeczko. Teraz troszeczkę fioletowego damy. Pensil, tak, tutaj kropeczki. Bo ja chcę zaklęte, najlepsze jabłuszko. O, pięknie, i klikamy. Ej, to nie, to miał być fioletowy, nie różowy. Jabłka
jabłka różowego nie ma, to fioletowy, poliłem krolki. Ja chcę tych jabłek 64, czyli całego staka. Rysujemy sobie szóstkę po lewej stronie i czwóreczkę teraz, patrzcie, idealnie. 64, 64 sztuk, klikamy OK, o dobra, już się pojawiły, widziałem, a są pięknie, mamy za tyle buszka. Ej, rysowałem. Jak to wyszło, jak pięknie, uśmiechnięty SpongeBob. Jakiś mu krawacik dałeś nawet, ty, ubranko ma białe. Jak to wygląda? No, zobacz. Gdzie stoi? Ucieka? Nie widzę go. SpongeBob, patrzcie się teraz na mnie. Ej, zaprzyjaźnijmy się, chcę być twoim przyjacielem. SpongeBobie, jak fajnie wygląda. Patrzę się teraz na ciebie. Ojej, zgadza się. Tak, krawacik białe. Wszystko to, co narysowałeś, to tak on się pojawił w takim ubranku. A kliknę prawym przyciskiem myszy. Dobra, no kliknę. Ło, przywitał się ze mną! Hello, Smyslow! Jak słodko! Hello, SpongeBob! Zaprzyjaźnimy się? Pak do mnie pisze! Hello, hello! Siemka! Hello! Tu jest twój domek, patrz! Możesz sobie iść do niego. Masz w zasadzie dwa domki, bo narysowaliśmy to i to. Jedno masz nad wodą, a drugi tutaj na pustyni. Możesz sobie mieszkać. Dla niego to chyba nad wodą pasuje, wiesz, bo on to gąbka. On coś nie gada za dużo, bo mu chyba ta pustynia nie pasuje. Powinien być pod wodą, a nie na środku pustyni, chodź, gdzie tu słońce nawala. I to tak, mocno. Bo, za nami chodź. Chodź, SpongeBobu! Dawaj, do swojego domku, możesz wejść. Ej, no idź tam. Halo, nie jest zainteresowany w ogóle chyba. Idź ty. Tu jest, masz domek swój. O nie, nie, znowu ci ściga, poważnie. Jaki on szybki jest. Jak on zapita, no pa. Chłop wyścigówka normalnie. Mi się kręcił głowę przez niego. Pa, 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 zaraz będzie. Ej, naprawdę bawi się z nim w ciuciu babkę. On coś nie ogarnia, żeby wejść do swojego domku. No tam masz, patrz, macham tobie. Tu jest domek twój, jeden i drugi. Chyba, że to nie są jego domki. I my się pomyliliśmy. No ja nie wiem już. Nie pamiętam. Ty ten, co mu daje, czekaj. Tam masz domek, patrz, tam masz, tam masz. Spójrz, ty dał mi jakieś efekty. Czemu mi się kręci w głowie? What, o co chodzi? Mdłości 3? Ej, padam. Wow, jak mi się kręci. To od tego SpongeBoba dostałem. Ej, domek masz, halo. Idź tam do domku, już. Nie nawalaj mnie, nie chcę, ej, bo moje serduszko. Masz się, SpongeBobie. Grać Smyslow został zabity przez SpongeBob. No to nieźle. Dobra, widzowie, piszcie komentarze pod tym. Ty, coś wypadło po prawej stronie. Jakaś miksturka. Słuchajcie, piszcie komentarze pod tym filmem, jakie postacie mamy następne. Gąbki masz, lol. No. Jakie następne mamy postacie narysować, a ja przypnę wam serduszko. Jaki komentarz będzie miał najwięcej lajków, to tą postać narysujemy. Piszcie teraz, kto mnie słyszy, wpadajcie na kanał do Kapsle, do Matrunera. Wszystkie linki macie w opisie pod tym filmem. U Matrunera możecie zostawić subika i u Kapsle wbić na Facebooka, Instagrama mojego. Tutaj wam się wyświetlają cztery ostatnie filmiki, w które też możecie sobie kliknąć po prawej stronie, po lewej. Pamiętajcie, Facebook, Instagram, Kapsle, Matruner. Wbijajcie wszędzie, gdzie chcecie, piszcie komentarze. Do zobaczenia, do jutra. Ty, a może tak by narysował Bena 10? Albo takiego pisała Chojrak?